zacznijmy od tego, zacznijmy od tego. Multi, słuchaj mnie. Multi. Multimilionerowa to by była ta firma, gdybyśmy cię wyjechali. Żeby to walił, co? Ty tutaj widzę, siejesz ferment. Siejesz spory ferment. Mam cię na celowniku, cwaniaku. Aha, jeszcze grozisz mi śmiercią, tak? Dobrze. Nie wiem, czy rozumiesz ten slang, ale powinieneś go wyrzucić za to, że strzałkę, pracę. Ale kto zawódź pał? Skąd takie podejrzenia? No, Asmus powiedział, żeby sobie strzałkę zapierdolił, nie? Ty, ale to jego koszuleczkę chodziło. Ej, widzę, że tobie multi tylko jedno w głowie. Chyba multivitaminka za mocno weszła. Ej, ale powiem wam szczerze, że fajna ekipa. Gdyby nie to, że mnie widzowie multiego nienawidzą, to by było serio zajebiście. Będzie retorek, dawaj. O, jasny gwint! Ej, przeznaczenie! Mam szansę się wykazać! Koniec fajrantu! Mamy niemego kierownika, słuchajcie. No to pomigowego. Dobra, będę pomigowemu pokazywał, kto ma wykazać. Mogę taki... Nie ma ust nawet. O, tak będę pokazywał, kto ma stąd wyjść. Serio cię nie słychać? Serio mnie nie słychać? Kurwa! No kurwa! Szacunek za to. Szacunek za to. To, że idę pracować po prostu. Co za gówno, ja no. Sobie usiąść i nic nie rób po prostu. Mhm. No co za syf. Dlaczego mnie nie słychać? Naciśnij, by mówić. Aha, bo mam jakieś okulus, ten mikrofon. Ja nie mogę, taką fajną interakcję, żem dojebał. Jeszcze raz to powiem. Dobra. Witam cię serdecznie, szef. Jestem jako pierwszy. Dobra, witam. Słuchajcie. Witam z kierownikiem. Słuchajcie, Trema mnie złapała, nie było mnie słychać, dlatego że bałem się do was odezwać. Wszyscy tutaj tacy zapracowani, takie zapracowane twarze, aż mi głupio było was szkalować, albowiem to jest mój dzień. To jest mój dzień na pokazanie się ze strony prawdziwego ogiera. Ogiera pracowniczego. Słuchajcie. Do jakiegoś działu? Do żartu, który jest przepierdolony przez 3 miesiące, tak jak każdy, który mówi jeden z naszych kolegów z pracy. Dobrze zacząłem, zajebiście. Dobra, słuchajcie, wracajcie do pracy, teraz ich o nie wywalę, chyba że na siebie jest to piętno. Nie. Dobra. To jest 6 minut. Chciałem wam pokazać, jakie dobre humorki dopisują w tej robocie, żebyście presji nie czuli, a teraz wracajcie do roboty i już was nie widzę. Ja teraz właśnie dzięki szefowi popadłem w depresję, więc na pewno to zgłoszę, ale dobrze, idę dalej pracować, jasne, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Do widzenia. Co jest grane? Spotkanie. Co? Ale wy nie możecie pracować jak jeszcze, bo ja się jeszcze z kimś tam spotykam, wiecie, za ladą, że tak powiem, nie? Po godzinach, ja chcę pracować. Ale no to idźcie. Po swoim bogatym starym? Słuchajcie. Wracajcie do roboty, ja jeszcze się z kimś za ladą spotykam. Bozia rączek nie dała? Dobra, słuchaj! Jak ty tam... Słuchaj, czerwony, jak ty tam miałeś? Diablo, szatanik? Człowieku! Ale czemu do niego czarny? Nie rozumiem, czemu to ma rację? Czerwony powiedziałem! Tak, to jeszcze lepiej, super. Ej, no zobacz, ma czerwoną koszulkę, spokój! Nie wkręcajcie mi tutaj rasizmu! Ej, panowie, w kółeczko go i na... Ej, cwaniaki! Zostawcie mnie! Słuchajcie! Ogłaszam! Dobra, dam radę. Skończę spotkanie bez ani jednego ciosu. Przyjadą mi na te szkody. Tak? Tak, gość z Wrocławia. Klasa. No i co tam, panowie? Torek. Słyszałem, że... Torek, nie, ja nie chcę pracować. Słuchaj, chcę zagadać do ciebie. Słyszałem, że cię bardzo męczy moja postać w RP. Nie możemy o tym teraz gadać. Nie możemy? To jest jakiś zakaz? No dobra. Ja mam jakieś te? Mam jakieś zadania ważne do zrobienia? Ja nie będę tutaj się opierdzielał tak jak moi żałośni pracownicy. Ja tu jestem po coś, nie? Ja tu jestem po to, żeby się pokazać. Jako... no nie ukrywajmy, najwyższej klasy operator. Wyślij e-mail do klienta. O Jezu, serwery straciły połączenie. Co jest grane? Mogę to naprawić? O, klasa. Specjaliści leniwi wygrywają? No, Karolina, pracownicy moi kochani, szef przyszedł. Mam pytanie, jak to jest? Nasza firma dobrze prosperuje, czy źle prosperuje? Bo nie potrafię czytać raportów. Super. Nie, znaczy, ja bym tak powiedział, że aktualnie idzie bardzo słabo. Aktualnie idzie bardzo słabo, tak? Mi się wydaje, że pan Łukaszek zamiast pracować, to się op***la i dlatego tak właśnie. Zaraz o tym porozmawiamy. Dobra, gdzie jest ta? Co jest grane? Czerwony pasek, to znaczy, że my jesteśmy bardzo produktywni. Czerwono włosi właśnie, także proszę. Aha, tak mówisz, nieuczesana. Pracownicy, tak. Co do twoich włosów, to zaraz sobie porozmawiamy, nieuczesana.
Ale powiem, ej, patrzcie co wymyśliłem. Jasne, siadaj, siadaj, nieuczesana. Słuchajcie, słuchajcie. Co was tak mało? Co was tak mało? Tacy zajęci robotą? Jaką bombę? Bombę? Ej, co to za kartki? O co się chodzi? Pod swoim czerwone kartki. Siadasz, siadasz. Co jest grane? Multi, multi. Słucham cię. Proszę nie zgłaszać. Szefie, chciałbym powiedzieć tak. No, zamieniam się w słuch. Nie chcę być na seksistę, ale akurat tak wyszło, że niestety kobieta tutaj coś zrobiła strasznego, ponieważ podeszła do mnie z kartką, na której był dziwny czerwony płyn. Podejrzewam, że były to jakieś płyny ustrojowe. Chyba żartujesz, chyba żartujesz. Nie żartuję. Następnie ja to podpiszę. Przepraszam kolego, no, mogę to powiedzieć. Słuchajcie, siadać, siadać, siadać. Tykasz mój czas w miesiącu, przepraszam bardzo. Ale wiesz, nie musisz się tym ze wszystkimi dzielić. Nie musisz się tym ze wszystkimi dzielić. Ja się dzielę, bo to jest dla mnie ważne. Czemu ty to dotykasz? Ej, słuchaj, ty chyba nie masz problemu. To rozumiem, że działa się w konspiracji. Co do tego, co powiedziałeś. Ej! Ręki na szefa nie podnosimy. Co do tego, co powiedziałeś, zauważyłem jeszcze jedną rzecz odnośnie tej nieuczesanej, cholera. No. Poczekajcie. Zaraz skoczysz, że jest nieuczesana. Tak! Tak! Dobra, dobra, słuchaj, ty widzę, że lubisz szefowi zepsuć zabawę. Mam nadzieję, że nie lubisz tak samo psuć produktywności w naszej firmie. Słuchajcie, mam do was pytanie. Nie umiem czytać raportów i nie wiem, czy dobrze nam idzie, czy źle nam idzie. Jak to jest? Dobrze nasza firma prosperuje? Tyle mam do powiedzenia. Ej, ale co ty taka inteligentna bestia, że mój mega przemyślany żart powiedziałeś? No bo stary... Już... Ona słyszy go 3 razy dziennie i to jeszcze w dodatku od randomowych osób. A. Przepraszam, mógłby ktoś pozbyć się tej kartki pełnej dziwnych czerwonych płynów? Ja mogę, daj mi. Słuchaj, z szacunku do ciebie nieuczesana zapytam. Nieuczesana, słuchaj, powiedz szczerze, pochwaliłaś się jednemu z pracowników tym, co tam z ciebie wypłynęło, czy raczej oszczędziłaś sobie tego typu rozrywki? Tak szczerze, jak człowiek człowieka. Ja po prostu chciałam czerwoną karteczkę, bo czerwone jak moje włosy i to była niespodzianka. To był wręcz liścik, a nie bomba. Aha. To był pozytywny liścik. A, to miał być wyraz sympatii. Tak, to od razu to jakoś... Słuchajcie, ja uważam, że w naszej firmie panuje seksizm. Nieuczesana powiedziała mi, że chce po prostu, że chciała, to był wykaz sympatii w twoją stronę. A ty od razu przychodzisz do szefa. Ja z wielką pomocą zasugeruję, co możemy zrobić, aby pozbyć się seksizmu w pracy. Aha. Wyjebać seksistę. Nie można tak. Dobra, słuchajcie. Firma bez kobiet. Bez na więcej kobiet. Nie mogę tego zrobić. Pracujemy na razie. Firma bez kobiet, kurwa. No co jest grane zwierzaczku? To bardzo ładnie pachnie. Zwierzak, mm-hmm. Słuchaj, mm-hmm. Jak już mówisz takie rzeczy, to dobrze, że chociaż mi na prywatności, nie, ale uważaj, żeby oni tego nie usłyszeli, bo wiesz, jak to się skończy. No powiedzą, zrobię z ciebie zboczeńca, ale nie, ja... Nie, jestem normalny, zwierzak, jestem ale normalny. Ja wiem, zwierzak, ja ciebie akceptuję takim, jakim jesteś, serio mówię. No. Ja jestem w stanie to zrozumieć, tylko po prostu nie dziel się z nimi, bo wiesz, jak to jest z ludźmi, fama pójdzie i tak to się skończy. Krzyśka. Zwierzak, sprawdzimy się. Ciebie zwierzak! Kumasz! Dobra. Bloody, zapuściłeś włosy z tego co widzę. I wąsa! A, ale zobacz jaką ładną brew mam. No, powiem ci szczerze, pobudza we mnie coś, czego nigdy nie sądziłem, że zostanie u mnie pobudzone. Dobra, masz jakieś sugestie? Słuchaj, poczekaj, chodź ze mną. Nieuczesana. Musimy pogadać, poza tym, że się nie uczesałaś. To jeszcze bardzo dużo osób. No. Szefie, dobrze mówisz. Słuchaj, poza tym, że ludzie... Ale pytanie, a łysy to uczesany czy nie uczesany? Ale żeś nawaliła, Maniurka, nawaliłaś. Dobra, słuchaj. Mega belka, Karolinka, taka zabawna, Boże. Dzięki, Blodimo. Słuchaj, nie chcę ci psuć, że tak powiem, kariery, ale no bardzo dużo osób podejrzewa cię o spiskowanie przeciwko firmie. Nie wiem, jaką decyzję podjąć, a w końcu ktoś musi wylecieć. Ale przepraszam, ja mam... Widzisz, co ja mam w rączce? Ja mam jedzenie dla kota.
Aha. A kot jest bardzo, bardzo ważny pracownik. To jak myślisz, kogo powinienem wyrzucić? Jak to się zna to? Koleżanka wszystkich. Stop! Azdus! It's not me, it's him. On wskazuje na zwierzaka. Zwierzaka, dobra, dobra, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Zwierzak. Zwierzak, słuchaj, słuchaj, ja muszę podejmować decyzję w oparciu o dobro firmy. Tak, 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 chodź, szybko. Słuchaj, zwierzak, myślę, że jesteś bezpieczny, bo nie pokazałeś swojego prawdziwego oblicza. Nie stresuj się. Mogę pokazać. Cwaniaku, spokój. Ja pierdolę. Ty musisz ciągle zebrania, jak my jesteśmy w pracy. Chyba sobie żartujesz, przecież te zebrania są bardzo potrzebne. Co jest z wami, panowie? Siadajcie. Szefie, to lekszy z koleżankami z pracy pierdoli. Zwierzaczku, usiądź, nie wychylaj się, bo zaraz ważna dla ciebie konferencja. Słuchajcie, doszedłem do konkluzji, że musimy podjąć jakieś konkretne kroki. Doszedłem. Dobra, podoba mi się to. Dobra, ale teraz nie o tym. Dobra, słuchaj. Słuchajcie, na ostatnim zebraniu wszyscy oskarżyli nieuczesaną, ale ja nie mam żadnych sensownych dowodów na to, żeby ją wyrzucić. Jednak nieuczesana, kiedy zapytałem się ją o najbardziej podejrzaną w firmie, wskazała zwierzaka, więc decyzję pozostawiam wam. Wyrzucamy jedyną kobietę w naszej firmie? Seksizm? Czy zwierzaka? Wystąp, diabolo. Kogo byś wyrzucił? Spokój. Ale go w dupkę klepnąłeś na odwagę, kumam. Dobra, diabolo. Dawaj, diabolo. Wywalamy nieuczesaną czy zwierzaka? Kto ci bardziej zaraz za skórę? Szybciutko. A przypomnij sobie, gdzie siedziałeś i zobacz na moją koszulkę. On jest krewetą. Okej. Masz chyba odpowiedź. Masz coś do powiedzenia, Azdusek? Co się tak wyrywasz? Nie, bo chciałem przedłużyć strzałkę. Ale jaką kurwa strzałkę? Co ty do mnie mówisz? Szefie, nie wiem, czy rozumiesz ten slang, ale powinieneś go wyrzucić za pracę. Ale kto zawrócił? Skąd takie podejrzenia? No, Azdus powiedział, żeby sobie strzałkę zapalił, nie? Ty, ale to jego koszuleczkę chodziło. Ej, widzę, że tobie multi tylko jedno w głowie. Chyba multivitaminka za mocno weszła. Dobra. Ty, się uspokój. Nieuczesana, musimy się z tobą pożegnać głosem ludu. Naprawdę jestem dobrym pracownikiem, no przysięgam. Ale co poradzę, że lud zadecydował? Proszę, nie pożegujesz, naprawdę. Ale ja chciałem zgłosić, że nam się nie da porozumieć. Słuchajcie, ja chcę być konkretnym gościem, ale ciężko mi podjąć decyzję. Ja nie to co wy, ja nie lubię coś ludziom zabawy, kumacie. Z nią się jest ciężko porozumieć, szefie, ja nie rozumiem, co nam mówi. Słuchaj. Firma bez kobiet. Firma bez. Wybacz mi, nie chcę tego firma robić. Bez, nie chcę tego robić. Firma bez. Dobra, bo pracę trzeba wracać. Nie chciałem tego robić. Nie. Wierzę. Przepraszam, ale szef chyba. Wybacz mi. Ty tutaj widzę, siejesz ferment. Siejesz spory ferment. Mam cię na celowniku, cwaniaku. Aha, jeszcze grozisz mi śmiercią, tak? No. Ja Słuchajcie, szef grozi mi śmiercią. Grazisz mi śmiercią, celownik. Słuchaj, ja jestem kierownikiem, ja tu nie muszę pukać, nie? Dobra, słuchaj, ktoś mi ukradł myszkę. Ty! Widzę, co robisz, widzę... Szefie, widzisz myszkę? Co ty masz w rączce? Niech się zgadnie, czyja to myszka. No, słuchaj, poznaję ją. Słuchaj, a ty musisz się na mnie mścić? Oj, taka jesteś! Ej, słuchajcie, ja mam problem z tym, nie ukrywam, problem z tym, żeby wypierać ludzi po prostu, nie? No, nie masz problemu z wywalaniem kobiet, wiesz? Dobrze. Ej, dobra, na to, że jest seksista, nie? Problem z wywalaniem ludzi, straszne. Karolina, co wy się zrobi? Się przychodzi na blogi na jutro. Piku mężczyzn. Podgrywam postać, nie mówiłem tego na serio, nie wiedziałem, że na to taki jest na serio. Ja nigdy w życiu bym nie powiedział, że nienawidzę kobiet. No, powiem szczerze. Przepraszam, czy może ktoś szota, gdzie Nathan wyrzuca kobietę? Ej, powiem szczerze, trochę przesadziłem. Za bardzo się wczułem w gierkę, sorry. Lewicę. Może ktoś oznaczyć lewicę na Twitterze z Staszkiem? Czy Nathan wyrzuca kobietę jedyną z pracy? Gdzie jest Majan, Staszko, jak jest potrzebna? Zwierzak, już nie gramy, możesz zmienić głos. A, przepraszam.